Zakupy zrobione, zapraszam na gotowanie. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Na Szlaku Smaku. Dziś przygotujemy faszerowane łódeczki z cukinii. Co będziemy potrzebować? Cukinia, ser fetan, pomidor seci, do tego pomidor świeży, bazylia, oliwa, sól, pieprz. Słuchajcie, zaczynamy od cukinii. Cukinia jest wdzięcznym warzywem, bo tak naprawdę pasuje do wszystkiego i chłonie wszystkie smaki. My oprócz tego, że zrobimy ją z serem feta, bo chciałem Wam pokazać szybką przystawkę na grilla, czyli ładna pogoda. Może być to śniadanko, ale możemy ją również nafaszerować mięsem mielonym. Czyli kroimy na pół. Oczywiście cukinia jest wcześniej umyta. I za pomocą łyżeczki lub drylownicy, słuchajcie, pozbywamy się nasion. Czyli o, drylujemy w środku. Słuchajcie, ten sposób jest fajny, bo tak naprawdę w takiej cukinii można zrobić wszystko. Mięso mielone, pieczone warzywa do tego też wrzucić i zapiec. Ale my dzisiaj zrobimy sobie z serem feta. Pozbywamy się pestek. Ok. Następnie każdą solimy, aby nam delikatnie w środku zmiękła, i pieprz. I w ten sposób robimy kolejną. Ok. I odstawiamy. W międzyczasie zrobimy farsz. Czyli zaczynamy od fety. Biorę talerzyk, bo przede wszystkim nie ubrudzę deski i soki, które polecą, również zostaną na talerzu. Czyli kroimy fetę w kostkę. Lepiej odchodzi niż na desce. O. Dobra, fetę już mamy. Otworzymy sobie. Otworzyłem. Weźmiemy pół słoika. Ja sobie pomidorki tutaj przełożę i za pomocą widelca przełożę sobie parę sztuk na deskę. Pół słoika odstawiamy i kroimy drobno pomidory seci. Czyli po długości, nie wiem, chciałbym, żebyście to zobaczyli, kroimy po długości w tą stronę. I później delikatnie w kosteczkę. I do fety. Nie wiem jak Wy, ale ja uwielbiam pomidory suszone na słońcu. Przede wszystkim nadają aromatu, smaku. No i idealnie pasują do dań z grilla. Farsz za pomocą łyżki. Mieszamy. Nawet jak feta nam się porozłamuje, to nic nie szkodzi tak naprawdę, bo i tak nam się rozpuści w środku. Ok, fetę mamy. Czas na cukinię. Do tego będziemy potrzebowali rękawiczki, bo najlepiej i najszybciej będzie się nakładać. Czyli za pomocą rękawiczki. Hop. Słuchajcie, przerzucamy to wszystko do środka cukinii. Robimy, nie żałujmy sobie. Jest to naprawdę fajna przystawka bezmięsna, którą można się najeść. Chciałem zrobić ją na grillu, ale ze względu na to, że dzisiaj trochę popadało i nie jest taka ładna pogoda, postanowiłem, że zrobimy to w domu. Czyli na grillowej patelni. Może być też również zwykła. To mamy zrobione. Tego już nie będziemy potrzebować, ale za to będziemy potrzebować folię aluminiową. Czyli potrzebujemy 4 folię aluminiową, na które damy troszkę oliwy, aby nam się cukinia nie przypaliła.
i zawijamy. Czyli oliwa, hop. Na to bierzemy sobie naszą cukinię i zawijamy. Hop. I tak wygląda zawinięta cukinia. Czynność powtarzamy. Wrzucamy na rozgrzaną patelnię i myślę, że na tej patelni to będzie tak około 10 minut, ale zobaczymy to za chwilę. Słuchajcie, 9 minut minęło, czas na pomidora, kryjemy w plastry i następnie bazylię w cienkie kawałki do przystrojenia naszej przystawki, czyli łódeczki z cukinii, z serem fetą i pomidorem seci. Ok, pokrojony, następny. 10 minut, wyłączamy, pomidorek pokrojony, kolejny, bazylia, słuchajcie, z bazylią kładziemy listek na listku, hop, najlepiej duży, najpierw duże, później mniejsze, o, coś takiego, wtedy jest bardzo szybko, łatwo i mniej więcej są równomiernie pokrojone, zawijamy, i kroimy sobie w cienkie paseczki. Okay. Wszystko mamy. Została nam bazylia do dekoracji i teraz przekładamy. Słuchajcie, można podawać oczywiście w folii, ale ja chcę zobaczyć, jak one wyglądają, więc przyłożymy sobie cukinię na deskę. Odwiniemy ją. Tak, abyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. O. O, proszę Was. Czyli tak naprawdę można podawać również w folii. Ja przełożę ją. O, będzie ciężko. Nie, nie przywarła. O, i nasza cukinia. I dekorujemy ją pomidorkami i do tego świeża bazylia. Słuchajcie, no powiedzcie sami, że wygląda jak bardzo apetyczna przystawka. A jeżeli byście chcieli zobaczyć więcej przepisów, zapraszam Was serdecznie na kanał YouTube Na Szlaku Smaku lub do Polomarketu, gdzie znajdziecie przepisy na ulotkach. A ja sprawdzę, czy cukinia jest miękka. Niektórzy mi zarzucają, że nie próbuję. Słuchajcie, próbuję, bo jest mięciutka, ale lekko chrupiąca, czyli 9-10 minut na małym ogniu wystarczy. Do zobaczenia przy kolejnym daniu. Na razie, cześć.